wszystkie strony zwierciadła. Książki o psychologii, zdrowiu, rozwoju osobistym oraz dobre powieści. Czytaj i słuchaj, kiedy chcesz. Podcast wydawnictwa Zwierciadło. No bez jaj. Autorzy: Jacek Masłowski, terapeuta z Fundacji Maskulinum, Martyna Harland, psycholożka, autorka filmoterapii PER i dziennikarka miesięcznika Sens. No bez jaj, proszę państwa, znowu powstała kolejna książka o kryzysie męskości. Jak to znowu? W jakim kryzysie? Jakiej męskości? Tego miałaś nie mówić. Chciałabym, żeby kiedyś powstała książka o kryzysie kobiecości. A też bym chciała. No to ja się nie zabiorę za jej pisanie. Kiedy kobiety słyszą, że męskość jest w kryzysie, to zwykle łapią się za głowę i myślą, to chyba nasza wina. I co mamy zrobić, żeby tym mężczyznom pomóc, żeby oni z tego kryzysu wyszli? Wasza książka całościowo obejmuje, można powiedzieć, mężczyznę od urodzenia aż po wiek dojrzały i opisuje... Po pierwsze, jak ten kryzys powstaje, po drugie, jak można mu zaradzić i po trzecie, jaką rolę pełnią w tym kryzysie kobiety. Czy naprawdę męski kryzys uderza w kobiety i czy to jest wina kobiet? Ja bym w ogóle nie mówiła tutaj o winie, ale chciałabym, żeby kobiety spojrzały na tą książkę może takimi oczyma jak ja. 5 lat wstecz wracamy, spotykamy się z Jackiem, robimy pierwszy wywiad. Jacek proponuje mi temat, a może byśmy, Martyna, napisali książkę o męskości. Jeszcze chyba użył takiego sformułowania kryzys wieku średniego. No i teraz ja przyznaję się tutaj, patrząc Jackowi w oczy, który odwraca wzrok, ale teraz już na mnie patrzy. Ja naprawdę nie byłam absolutnie zainteresowana tym tematem. Oprócz tego, że Jacek jest super rozmówcą, ale ja dopiero co urodziłam dziecko, byłam zainteresowana tematami siły kobiet, a tu jakaś męskość, kryzys, jeszcze wieku średniego. Nie, no w ogóle absolutnie nie. To znaczy, no nie był to mój temat, który mnie interesował. Ale zrobiliśmy 2 rozmowy, które uważam, że są fundamentalne w naszej książce i radziłabym, żeby zacząć tak naprawdę czytanie od tego, czyli pierwsza, tu fanfary, nadopiekuńcze matki, które przyczyniają się do tego kryzysu męskości, bo nadopiekuńczość to przemoc. Mamy aż 2 rozmowy w naszej książce o tym. I nieobecni ojcowie, emocjonalnie i fizycznie. To jest, kiedy ja tak naprawdę ogarnęłam cały ten kosmos wiedzy na ten temat, to otworzyła się przede mną jakaś wielka galaktyka i bardzo, bardzo teraz dziękuję Jackowi za to, że mi to o tym wszystkim opowiedział w trakcie tych 5 lat. Co ja mam teraz powiedzieć? No, że w tą galaktykę wkroczył Jacek i co właściwie? Znaczy, czy Martyna popełniała jakiś błąd poznawczy, nie chcąc o tym wiedzieć, czy jakby nie interesując się tym, czy kobiety powinny się interesować tym, że mężczyźni są w kryzysie? To tak. Najpierw powiedziałbym o tym, że mężczyźni są w takiej głębokiej przemianie, która właśnie jest tym kryzysem. I czy powinny, to nie używam słowa powinny, ale powiem warto, dlatego że jakoś współuczestniczymy w tym życiu i rzeczywiście przez, myślę, że naprawdę dziesiątki lat kobiety były zainteresowane tym, o czym ty, Martyno, mówiłaś, czyli takim spojrzeniem na siebie, w głąb, siła kobiet i tak dalej, i tak dalej. Jak najbardziej, moim zdaniem, bardzo słusznie i pożytecznie, ale ten pociąg z kobietami trochę odjechał mężczyznom, no i ci mężczyźni jakby zostali na tym peronie i tak z jednej strony w takim trochę poczuciu fałszywego zadowolenia z tego miejsca, w którym są, przy bardzo dużym poziomie udawania, że to jest wszystko w porządku, no ale z drugiej strony te kobiety gdzieś zaczęły się orientować, że no w tym pociągu są w dużej mierze same, a do tańca trzeba dwojga i wszystko wskazuje na to, że dalej kobiety są zainteresowane jakimiś relacjami czy związkami z mężczyznami. A skoro są, no to rzeczywiście warto zainteresować się tym, co u tych panów na tym peronie, chociaż myślę, że oni też już do swojego pociągu wsiadają, ale co u tych panów w tym pociągu, do którego wsiadają, faktycznie się dzieje i w jaki sposób można albo partycypować w tej przemianie, albo może się odsunąć i zrobić trochę miejsca, żeby chłopaki we własnym gronie no, wykonali pracę, której na pewno kobiety wykonać za nich nie mogą, bo wtedy byłaby zabawa z pierwszego rozdziału pod tytułem Nadopiekuńcza mama.
Tak, i myślę, że to też jest tak, że naszym zadaniem kobiecym nie jest pomaganie, tylko bardziej po prostu nawet wysłuchanie i zobaczenie tego, bo właśnie moja typowa reakcja, a może jestem reprezentatywną kobietą, a może nie, nie wiem, ale no była na zasadzie, a co mnie to właściwie interesuje, jakiś kryzys męskości, no jeszcze, no bez przesady, tak? Jakby to też jest taka forma, która dzisiaj występuje, jakieś walki, kto ma gorzej, kto ma lepiej, tak? A tutaj chodzi o to, że potrzebujemy do związku dwójki partnerów i dla mnie, tak jak ja widzę ten kryzys, to tak jak mówi Jacek, dzisiaj mężczyźni nie wiedzą, dokąd zmierzają, co to znaczy w ogóle prawdziwy mężczyzna, co to znaczy męskość, ale też nie wiedzą, kim oni są. W ogóle nie wiedzą, w jakim oni są miejscu. Ludzie, jakie mają potrzeby. I to jest fundamentalne. Bardzo mi się podoba metafora pociągu przedziałowego albo bezprzedziałowego. Jak czytam tą książkę, to miałam takie wrażenie, że generalnie błędy w wychowaniu męskim pojawiają się już od samego początku. To znaczy jakby, że mężczyźni już od chłopięcia są wychowywani niewłaściwie. Potem idzie nastolatek, o którym nastoletni chłopcy, o których się kompletnie nie pisze. My nie wiemy, jak ta seksualność u nich eksploduje, co oni z nią robią. Trochę więcej wiemy potem o mężczyznach 25-30, trochę się więcej mówi o ojcostwie, potem jest ten wiek średni. Ale mnie na przykład fascynuje to, o czym tak właśnie fajnie piszecie, ten 600-procentowy wzrost testosteronu, czy nawet 800-procentowy wzrost testosteronu w ciałach młodych chłopców. Ja to widzę, bo mam córki, które się uczą w liceum i widzę, jakie tam są relacje, jak ci młodzi chłopcy nie wiedzą, co z tą energią robić. Bo nikt ich tego nie nauczył. Czy można tego nauczyć? Czy jak to sublimować? Jakby, myślę, że tutaj jest w ogóle jakiś taki obszar, o którym się kompletnie nie mówi. Co ty myślisz o tym, Jacek? Ja myślę o tym, że od pewnego czasu się nie uczy i nie mówi. Natomiast tradycyjnie, patrząc na to, w jaki sposób ta męskość była przez, no, nazwijmy to, nie wiem, bardziej pierwotne kultury, przygotowywana do tego, żeby funkcjonować w społecznościach, no to całe, wszystkie te rytuały przejścia słowiańskie, postrzyżyny od 7 roku życia, czy tam aborygańskie linie śpiewu, czy różne inne, one właśnie służyły temu, żeby mężczyzna, najpierw chłopiec, a potem mężczyzna, przechodząc przez ten burzliwy okres, w którym dzieją się w nim bardzo szczególne i procesy hormonalne, psychiczne, fizyczne, emocjonalne i tak dalej. Po pierwsze, nauczył się zarządzać swoim ciałem i energią, która w tym ciele drzemie. Po drugie, żeby trochę bardziej zrozumiał to, że separacja wobec świata kobiet go nie zabije. W związku z tym on też może funkcjonować jako ktoś, kto nie jest petentem w świecie kobiet, tylko partnerem w świecie kobiet. I tam jeszcze było naprawdę wiele różnych takich obszarów, które były wcześniej zagospodarowywane przez społeczności. Dzisiaj rzeczywiście tych chłopaków zostawia się trochę na pastwę losu z takim pomysłem, że może fajnym wzorcem byłoby wychowywanie ich w takiej kulturze, która jest typowa dla dziewczyn i ich tempa rozwoju, co widać w szkole podstawowej z kolei, gdzie w pewnym momencie chłopcy i dziewczynki rozjeżdżają się rozwojowo naprawdę no, mocno. I ci chłopcy nie dostają właściwie w całym tym okresie swojego rozwoju jakiejś takiej gratyfikacji, która wiąże się z ich procesem i to wzrostu, rozwoju, zmiany, budzącej się męskości. Ja bym powiedział, że taki współczesny mężczyzna, który wcześniej był chłopcem, wchodząc w życie dorosłe, on już wchodzi z pewnym rodzajem zawstydzenia faktem, że on tym chłopakiem jest. Mhm. Czy mężczyzną jest. No bo tak. Jak się dowiedział, że pójdzie do szkoły, no to się okazało, że tam premiują za bycie grzecznym i płynne czytanie. Mówmy się, że dla większości chłopców to są mało seksy historie, na dodatek jakby właśnie to tempo rozwoju niekoniecznie idzie w parze z tym, co dziewczynki jakby naturalnie osiągają szybciej. Później się okazuje, że w ogóle bycie mężczyzną jest bez sensu, no bo mama została porzucona przez ojca, czy to w fizyczny, czy emocjonalny sposób. Potem się okazuje, że ta seksualność męska to jest jakaś w ogóle strasznie brudna i brzydka i w ogóle niefajna, bo te polucje i obciach i tak dalej i ciągle za przeproszeniem biegasz za tym, żeby się próbować rozładować, a dziewczyny, twoje rówieśniczki mówią, że jesteś za cienkim bolkiem i się interesują starszymi.
No i tak obity wchodzi przeciętny mężczyzna w dorosłość, no i ma teraz spotkać kobietę, która przez właściwie cały okres równoległy swojego dojrzewania w dużej mierze dostawała gratyfikację, że w sumie to fajnie być dziewczyną, że to jest fajne, że seksualność kobieca jest bogata, że czytanie jest świetne i bycie grzeczną popłaca, a nawet jak nie jesteś grzeczną, to jesteś wyzwoloną kobietą i tak dalej. I myślę sobie, że właśnie na tym polega ta różnica w tym tempie, tempie przesuwania się pociągów, że współczesna męskość społecznie rozumiana jest jako problem, a nie cnota. I to mnie bardzo zainteresowało, bo sam jestem mężczyzną, mam dwóch synów, którzy gdzieś tam sobie podrastają, bo są jeszcze relatywnie mali. I generalnie nie mam poczucia, raz, że osobistą jakąś niezgodę czuję w tej sprawie, ale też nie zauważam, żeby społeczeństwo w ogóle z tego postrzegania męskości jako problemu czerpało wybitne korzyści. I to jest dokładnie odwrotny proces. I być może dlatego właśnie też te nasze rozmowy, działalność Fundacji Maskulinum jest ukierunkowana temu, żeby rzeczywiście ci mężczyźni, już dorośli dzisiaj, trochę innym okiem spojrzeli na siebie i nauczyli się jakby zarządzać tą swoją i energią, w ogóle męską energią, szeroko pojętą, ale ucząc się tego, a samemu będąc ojcami, na kanwie tego, że bardzo wyraźnie widać zmianę wśród mężczyzn w stosunku do ich ojcostwa, no stali się wreszcie takimi przewodnikami dla swoich synów, jakich samym im brakowało, ponieważ ich ojcowie, o czym rozmawialiśmy, no najczęściej jakoś emigrowali z tych rodzin, czy to emocjonalnie, czy wręcz fizycznie. Tak, ale tutaj też są pułapki, prawda? Właśnie w tym nowo nabytym i w odnajdywaniu się w przestrzeni bycia ojcem. I o tym też mam nadzieję, że porozmawiamy zaraz, ale też zastanawiam się nad tym, czym dla was jest właściwie męskość. Bo jak często rozmawiam z mężczyznami na mieście, potocznie, gdzieś w knajpach, to nie chcą mówić, co to znaczy męskie, bo właśnie czują, że to jest takie trochę opresyjne i że, że teraz patrzymy na człowieka, a nie na kobietę albo mężczyznę, że to jakoś ujednolicamy. I pytanie, jak wy tutaj, jak my tutaj widzimy tą męskość? I ja odpowiadając od razu na to pytanie, no mam takie poczucie, że jednak faktycznie patrzę na mężczyznę pod kątem swoich oczekiwań. No bo co ja bym powiedziała? Powiedziałabym, no spokój, no bo pewnie czułabym się bezpiecznie. Jakiś waleczny, typu Braveheart, z filmu Braveheart. Tak, to był jeden z takich męskich typów, który był dla mnie właśnie takim wzorcem popkulturowym. I jeśli zdefiniujemy tą męskość bez oczekiwań, czyli nie ustami kobiet, ale też mężczyzn, włączymy ich w ten krąg, o czym mówi Jacek często w naszej książce, to jest szansa na to, żeby zobaczyć ją inaczej. I ja teraz dalej zadaję to pytanie. Podoba mi się bardzo sformułowanie męska energia, bo szukam u mężczyzn męskiej energii i to jest coś, co mnie jakby bardzo, bardzo mnie ciekawi. Ta męskość jest taka, teraz właśnie jest taka na cenzurowanym. Znaczy, nie możesz być fajnym facetem i pokazywać swojej męskości, nie mogą ci się podobać fajne dziewczyny, bo od razu jesteś samcem. Od razu jesteś samcem, a nie mogę być samcem, bo to nie uchodzi. Prymitywne. Tak. To, co jest ciekawe, to taka wyzwolone, aktywne seksualnie kobiety na początku mężczyzn kręcą, tak jak mówi Jacek, a później mężczyźni się boją. Nie wiedzą, czy będą w stanie je zaspokoić. Są też wkurzeni na kobiecość i kobiety w ogóle. I to, o czym my piszemy, to też w sferze seksualności, jak często wycofują się w pornografię. Co czwarty według Uniwersytetu Chicagowskiego mężczyzna poniżej 30 roku życia, to na pewno się już zmieniło od tego czasu, kiedy rozmawialiśmy, nie uprawia w ogóle seksu. Jacek, też mówiłeś o tym, że coraz częściej trafiają się do ciebie mężczyźni poniżej 30 roku życia, którzy w ogóle też nie uprawiają. Stronią od kobiet. Tak, i to jest zjawisko hikikomori. Rozmawiałam o tym z profesorem Zimbardo jeszcze w 2015 roku, czyli autorem, amerykańskim psychologiem, autorem książki Dzieci mężczyźni. To się tylko pogłębia, tak? Znaczy jest całe zjawisko, o którym pewnie nie będziemy rozmawiać, bo nie mam na to czasu, jest całe tak zwane zjawisko tak zwanych inceli. Są red pille, odgrywa się jakaś taka podskórna walka kobiet i mężczyzn, która właściwie nie wiadomo, do czego ma doprowadzić. Znaczy, usiłujemy sobie coś udowadnić. Ja nie widzę w tym walki, tylko reakcja. Dla mnie to są ruchy reakcyjne, właśnie związane z tym, że tak, z jednej strony mówi ci się, że możesz być kim chcesz, no bo liberalny świat, możesz być kim chcesz, swobodna ekspresja, na przykład LGBT,
ale jak chcesz być mężczyzną opierającym się na tradycyjnych wartościach, to już nie możesz być takim mężczyzną, bo to jest w ogóle prymitywne, słabe, złe, niedobre, wadliwe i w ogóle. Ale powiedz jeszcze tradycyjne wartości, czyli co? Co rozumiesz przez to? No, takie, które są związane z patriarchatem, czyli właśnie siła, sprawczość, odpowiedzialność. Generalnie jednak dostęp do agresji, ale rozumianej nie jako przemoc, bo te słowa w języku potocznym mają identyczną konotację, a w naszym psychologicznym mogą mieć zupełnie różne. Czyli agresja to taka popędowa siła, która pozwala nam sięgać po różne rzeczy na zewnątrz, żeby zaspokajać swoje potrzeby. I ta właśnie agresja u mężczyzn jest bardzo szczególnie tłumiona w tej chwili. Ona ma oczywiście wyraz również w ich seksualności i tak dalej, i tak dalej. Ale wrócę do tej reakcji, więc generalnie jakby sprawdzone recepty na bycie mężczyzną są mi odbierane. Słyszę, że inni mogą robić, co chcą, ale ja właściwie nie mam żadnej kontrpropozycji i stoję i czekam, nie wiem za bardzo na co, aż mnie świat zaakceptuje, pokaże mi coś, ale ja nie wiem co. Czyli stoją chłopaki, mówię o chłopcach, bo to dotyczy głównie młodych mężczyzn, w takim silnym rozkroku i to budzi ich gniew po prostu, który jest jeszcze napędzany faktycznie tym testosteronem, tą bardzo skondensowaną energią seksualną, która nie może znaleźć ujścia, no bo właśnie, albo mnie nie gwałć, albo, no i tutaj jest też druga rzecz bardzo ważna, no po prostu ci mężczyźni nie potrafią sobie z tą energią seksualną radzić. Mają taką tendencję do właściwie oddawania w zarządzanie swoją energią seksualną albo kobietom, albo mediom, w których właśnie te kobiety występują, czyli streamingi, pornografia i tak dalej. I w tym treningu, o którym rozmawialiśmy wcześniej, tym, nazwijmy to przygotowaniu do rytuałów przejścia, jednym z bardzo ważnych elementów właśnie była nauka zarządzania swoją energią seksualną, prawda? Tego nie ma w tej chwili. Więc mam wrażenie, że to jest taki rodzaj reakcji, czyli buntu, który bierze się z bezradności, a ta z kolei jest najbardziej niemęską z możliwych cech, dlatego, że jest antytezą sprawczości, prawda? No tak, i trochę mamy takie zaklęte koło i spotkałam się niedawno z nastoletnim synem mojej przyjaciółki, który powiedział, że nie lubi feministek, bo one chcą mężczyzn zabić. No to ja myślę, że to jest jakiś taki rodzaj specyficznych feministek, bo gro feministek nie ma takich inklinacji kastrujących wcale, a jednocześnie moim zdaniem robią bardzo dobrą robotę, no ale te, które najgłośniej słychać są najwyraźniejsze, no to one mogą przestraszać albo wręcz złościć, prawda? Ale że robi się coś takiego, że mężczyzny zaczynają bać się kobiet, to jest... Tak, ale wiesz, to jest, odpowiem ci, już abstrahując od feministek, ja to czytam pytanie w ten sposób. Jak współczesna kobiecość, która jest silna i wyrazista, wpływa na współczesną męskość, tak? I skoro ja, jako współczesna kobieta, znam swoje potrzeby, rozwijam się zawodowo, wiem, kim jestem i mówię o tym wyraźnie, to jest fajne i dobre, i mężczyźni też chcą, żeby tak było, tak? Ale to też jest trudne dla tych mężczyzn, którzy nie są w kontakcie ze swoją męskością, bo jeśli ja tak jako kobieta wyraziście mówię, chcę to, chcę tamto i jakby podaję to oczekiwania ciągle nieustannie swoje, to mężczyźni no jakby zamykają się. Jeśli ktoś nie jest w kontakcie ze swoją męskością, nie potrafi wyjść temu naprzeciw, tak? Jeśli nawet jest para, która jest razem długo i kobieta mówi, zróbmy tak, może zmieńmy to i tamto, to tak jak Jacek też mówił, taki mężczyzna, który nie jest w kontakcie ze swoją męskością, na przykład ma konflikt z nadopiekuńczą matką i nieobecnym ojcem, on po prostu nie będzie w stanie wyjść temu naprzeciw, tak? Czyli warto, żeby mężczyzna, żeby był w ogóle w kontakcie z i był partnerem kobiety, to żeby najpierw wyszedł z tej zależności z matką i zależności z ojcem, potem wszedł w niezależność bez serwisu kobiet, dawał sobie radę i wtedy dopiero może wejść we współzależność z kobietą jako partner. Jeszcze dorzucę jedną rzecz bardzo ważną do tego, bo powiedziałaś, Martyno, że mężczyzna i kontakt z jego męskością. Otóż to na przykład, że współczesna kobieta ma prawo do tego, żeby być taką grubą kreską narysowana, czyli wyraźna, z jasnym kontaktem ze swoimi potrzebami, wartościami i też możliwością komunikowania tego, w dużej mierze wynika również z faktu, że ona jest generalnie częścią pewnej społeczności kobiet, które ją w tym wzmacniają. Właśnie. Na przykład mówią, wiesz co, ty masz prawo prosić o to, masz prawo do orgazmów, masz prawo się nie zgadzać, albo możesz robić to, możesz robić tamto.
Ta kobieta nie jest jakby zupełnie autonomicznym człowiekiem, który tak znikąd sobie wybrał to, że jest taka, jaka jest, tylko dostaje dużo wzmocnień. Tymczasem mężczyzna współczesny, jego sytuacja przypomina samotną przeprawę przez Saharę ze scyzorykiem w kieszeni mniej więcej. I na dodatek on na tą Saharę właściwie po raz pierwszy pojechał. I on nie wie, czy to, że jest piasek, to dobrze, czy źle, czy ten scyzoryk to właściwie tak ma otwierać, czy inaczej, gdzie się kończy ta Sahara, jak szukać wody i tak dalej, i tak dalej. Innymi słowy, on jest przyzwyczajony w procesie wychowania, w którym partycypują głównie kobiety, do tego, że to kobiety mają rację. Że to kobiety czegoś chcą i to kobiety decydują o tym, jaki on jest. I w naszej fundacji prowadzimy od wielu lat takie męskie kręgi, czy też męskie warsztaty. I to jest niesamowita historia. Jak ci chłopcy opowiadają, że oni właściwie to nie wiedzą, czy to, że oni potrzebują seksu, to jest okej, czy nie okej. Czy to, że oni chcą na przykład pojechać pod namiot z synem w krótkich spodenkach nad rzekę i się z nim wykąpać, to jest w porządku, czy to jest patologia? Ponieważ otacza ich narracja kobiet, które mówią, nie, za dużo, za mało, nie tak, powinieneś to, powinieneś siamto. W związku z tym, to, co jest niezbędne do tego, żeby mężczyzna wszedł w kontakt ze swoją męską energią, jest to, żeby wszedł w kontakt w ogóle z męską energią, czyli z mężczyznami, którzy z nim nie rywalizują w robocie, albo się nie wycinają przy piwie, tylko siedzą i razem jakby stanowią pewien taki krąg wsparcia, który w trudnych momentach, ale tych naprawdę nie brakuje w życiu mężczyzny, jak i każdego człowieka, nie tylko mówią, wiesz co, stary, idź, zrób to i to, chociaż paradoks polega na tym, że w męskich kręgach o wiele częściej chodzi o poradę, niż o bycie wysłuchanym. To też jest ważne, ale tam naprawdę, chłopaki, co byście zrobili na mnie, co radzicie? To bardzo kobiece jest. Naprawdę? Ja się dokładnie spotykam z odwrotną narracją, że kobiety chcą być wysłuchiwane i generalnie jakakolwiek próba doradzania, no to jest tam niemile widziana. W każdym razie ci mężczyźni tym bardziej potrzebują tych rad. Dlaczego? Dlatego, że oni nie mieli możliwości zobaczenia dorosłych mężczyzn, gdy byli dziećmi, którzy sobie radzą z różnymi sytuacjami, z kłótnią z partnerką, nie wiem, ze smutkiem, ze złością i tak dalej, i tak dalej. I sami wchodzą w dorosłe życie, nie mając spakowanych narzędzi, że tak powiem. Na dodatek w olbrzymiej samotności muszą udawać silnych przed tymi kobietami, wyrabiać się w ich oczekiwaniach, bo są nauczeni, że ich akceptacja jest niezbędna im do życia. No i to jest właściwie podstawowy problem braku kontaktu z męską energią, bo ją trzeba najpierw rozwinąć gdzieś. Tak. Czyli trzeba mieć przestrzeń, a tą przestrzeń i w tych tradycyjnych kulturach i dzisiaj również mogą tworzyć wyłącznie mężczyźni, którzy przeżywają życie w męskim ciele. To ciało im generuje różnego rodzaju wyzwania, również seksualne, zdrowotne i tak dalej, i tak dalej. I oni tą ścieżką mogą po pierwsze dzielić się z innymi, ale po drugie dawać sobie oparcie, bo tak jak ty powiedziałeś na początku, że jak myślisz o męskości, to patrzysz przez pryzmat swoich oczekiwań, tak mężczyźni będąc w takich właśnie, nazwijmy to, kręgach męskich, oni nie mają wobec siebie oczekiwań, no bo nie będzie jeden wychowywał dziecka drugiemu, nie musi się zrzucać na wspólne mieszkanie, nie sprzątają razem i takie różne inne rzeczy, więc ma to formułę zdecydowanie bardziej akceptacyjną, czyli ja cię widzę takim, jakim jesteś i mogę ci powiedzieć, co ja o tym sądzę, ale ja nie chcę, żebyś ty się zmieniał. Ale mam pytanie, bo o ile te kobiece więzi jakby historycznie one trwają i trwają i trwają, a tutaj z tego, co mówisz, widzę, że w pewnym momencie męskie więzi zostały przerwane. Znaczy ich nie było nigdy, bo to były więzi koleżeńskie to było z podstawówki. Tak, że, ale nie, ale mówię jakby na przestrzeni, a tak. Że jakby, że kiedy one właściwie, możemy określić, kiedy one właściwie... Mniej więcej możemy, kiedy. Mhm. No kiedy to, się to zaczęła epoka współczesna, czyli to jest koniec XVIII wieku, początek XIX, wojny napoleońskie, rewolucja przemysłowa. W XIX wieku następuje bardzo dużo zmian społecznych. Potem mamy wiek XX, dwie wielkie wojny światowe, w której ginie kilkadziesiąt milionów mężczyzn głównie. W tym okresie, w którym są właśnie młodymi ojcami, partnerami i tak dalej, kobiety wypełniają tą przestrzeń po mężczyznach, którzy po prostu zginęli na wojnie najzwyczajniej w świecie. I siłą rzeczy współczesne pokolenia najzwyczajniej w świecie są pozbawione tych męskich wzorców. Bo tych mężczyzn po prostu brakowało w tych społecznościach. I to jest, ja nie twierdzę, że to jest jedyny powód, ale moim zdaniem jeden z głównych powodów, dla których mamy tak olbrzymi poziom deficytu tych męskich wzorców.
Okay? No bo te kobiety na traktory wsiadły, no bo trzeba było, żeby wsiadły i chwała im za to, bo wszyscy by z głodu umarli, ale z drugiej strony no, nie zmartwychwstaną ci żołnierze, którzy zginęli, czy w ogóle ludzie, którzy zginęli, a jednak w większości to są mężczyźni. I to właśnie w wieku no, relatywnie młodzi. Tak, i wracając do męskich kręgów, to jeszcze chciałam powiedzieć, że no, ważne jest dla nas, żeby tą książką, myślę, dla mnie i dla Jacka, dać przestrzeń w ogóle do zajęcia się tym tematem, do spojrzenia na mężczyzn, właśnie no, na ich problemy, na to, na ich optykę, tak? Bo Jacek mówi głosem mężczyzn, którzy trafiają do niego do gabinetu i na warsztaty, a ja trochę wrzucam w to partnerkę, która patrzy właśnie na tego mężczyznę, jak ona, z jakimi ona właśnie problemami się też mierzy. Ja na pewno nie mówię głosem mężczyzn w sposób reprezentatywny, bo jestem przekonany, że wielu mężczyzn czytających tą książkę, czy w ogóle nasze rozmowy, może poczuć, że to w ogóle nie jest o nich. Tak, tak. Natomiast chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz, skoro już mogę o tym powiedzieć, że ja zachęcam do tego, żeby obserwować emocje, które budzą poszczególne treści. Tak. I te emocje, które są tak zwanymi trudnymi emocjami, to trochę taka tajemnica z gabinetu terapeutycznego, niosą bardzo duży potencjał pewnej prawdy o sobie, której nie chcemy poznać. Więc jeżeli ktoś oczekuje, że to będzie książka, którą przeczyta sobie w miły sposób, powie tak, tak, super, fajnie, wszystko, zgadzam się ze wszystkim, to prawdopodobnie nie jest dla niego ta książka, mówiąc tak. Prosto. Myślę, że wiele zdań będzie takich uruchamiających, szczególnie kobiety i to bardzo dobrze, bo warto się wtedy zatrzymać, usiąść z Melisą, z herbatką, naprawdę i spojrzeć na siebie, co, dlaczego. Co to mówi o mnie? Bo, naprawdę, bo jestem pewna, że takich zdań znajdzie się wiele, wyjętych z kontekstu, a warto jakby pójść dalej, i na spokojnie spróbować zobaczyć po prostu jakby taką siłownię emocjonalną sobie zafundować, żeby wyjść ze swojej perspektywy i spróbować zobaczyć jeszcze inną optykę. Ale intuicyjnie, albo czy możecie zdradzić według was, które to mogą być fragmenty, które są takie... Tego się nie da zrobić, no bo to dla każdego mogą być różne fragmenty. Ja mogę. No tak? To powiedz, Martyna, to powiedz. Ja mam takich z najwiele. Na przykład, że silna kobieta jest też uległa. Myślę, że to może uruchomić kobiety. Mamy takie zdanie, które finalnie nie wiem, czy weszło do książki, że kobiety nie muszą pracować. Zastanawiałam się długo, czy to wyciąć, czy nie, bo to uruchamia samo zdanie, ale już w kontekście jest absolutnie uzasadnione. W sensie, nie wiem, czy teraz rozwijać, jaki jest kontekst tego zdania, czy już po prostu nasze słuchaczki i słuchacze w tym momencie sięgną rzucą po książkę, nami. Bo nie, tak. Co oni tam piszą, o co tam chodzi. Nie musimy zafrapować, więc nie będziemy zdradzać wszystkiego. Żałuję, że nie wyjaśnię, ale naprawdę są takie zdania, ale one to są tylko zdania. No, naprawdę warto zawsze pogłębiać temat, którym poruszamy. W książce pada sformułowanie, które mi się bardzo podoba. Ono jest na początku książki, które się nazywa męskość sytuacyjna. Tak. Możemy zdefiniować, co to jest? Bo to zdaje się jest ideałem obecnej męskości. Znaczy, ja powiem szczerze, że trochę jestem autorem tego określenia. To bardzo ładne jest. Dlatego, że pracując od kilkunastu lat z mężczyznami i prowadząc warsztaty, które nazywają się męskość w ogóle, to początek tych warsztatów zawsze opiera się na takim pytaniu, co to właściwie jest męskość. Potem oczywiście rozmawiamy na temat tego, że męskość tradycyjnie pojmowana była w oparciu o tak zwane męskie etosy. Te, jakie są kobiece etosy. I takim etosem, no, chyba najbardziej konstytuującym kulturę patriarchatu jest etos wojownika. Etos, krótko mówiąc, to jest pewien przepis na to, jak być mężczyzną. Więc jak rodził się chłopiec, to było wiadomo, że on musi mieć takie cechy, więc się wychowywało go w określony sposób, żeby on mógł wejść w pewną rolę, która była opisana poprzez etos, społeczność tej roli potrzebowała i wszyscy żyli długo i szczęśliwie, w cudzysłowie. Natomiast to, co jest naprawdę istotne, to, że ten styl funkcjonowania, wychowywania, czy to mężczyzn, czy kobiet, był możliwy kiedyś, dlatego że kiedyś dynamika przemian społeczno-kulturowych była relatywnie niewielka. Natomiast dzisiaj jest nieprawdopodobnie szybka. I myślenie o budowaniu jakiegoś nowego etosu wiecznotrwałego wydaje się być po prostu nie dosyć, że niemożliwe, to jeszcze na dodatek wpędzające i mężczyzn, i kobiety w coś, co ja nazywam usztywnieniem. Czyli rezygnacją z jakiegoś potencjału na rzecz nadmiernej ekspozycji innego potencjału. Czyli takie życie trochę półgębkiem, bym powiedział. Tak jak właśnie wojownik, który może mieć złość, może zabijać, ale na przykład nie może się smucić ani płakać, prawda? No i kiedy rozmawiamy sobie o tych mężczyznach współczesnych i o kobietach, które są tam, gdzie są, i patrzymy na tą dynamikę
przemian, które w życiu każdego człowieka zachodzą w sposób no, turbo szybki. I wychodzimy z takiego pułapu, że mężczyzna i kobieta no, jakoś próbują ze sobą razem żyć, pomagać sobie, wspierać się, zaspokajać swoje potrzeby i tak dalej, i tak dalej. Chcą to robić relatywnie długo. No to męskość sytuacyjna właśnie polega na tym, że współczesny mężczyzna, moim zdaniem, to jest taki typ, taki pełny mężczyzna, to jest taki typ, który ma dostęp do wszystkich swoich potencjałów. Czyli i smucić się może, i wkurzać się może, i nie chcieć mu się może, i różne inne rzeczy, ale spotyka się z kobietą równie komplementarną i zaczynają się umawiać na pewien okres w swoim życiu na to, że komplementarnie wchodzą w rolę. Więc na przykład on pracuje, ona nie, albo na odwrót i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym to jest właśnie pewna myśl o męskości sytuacyjnej. I to też zależy nie tylko, tak jak mówi Jacek, chodzi o wymianę z partnerką, ale też zależy od etapu związku. Tak jest. Bo jak się poznajemy, pijemy wino, jeździmy na wycieczki, to ta męskość jest inna, jak się rodzą dzieci, to ta męskość jest inna i tak dalej, i tak dalej. Czyli krótko mówiąc, ta męskość odpowiada na zmieniające się potrzeby sytuacji, w której mężczyzna funkcjonuje, relacyjnej sytuacji, co do partnerki, nie wiem, rodziny i tak dalej, i tak dalej. A propos dzieci, a propos partnerki. Aj. Chciałam zapytać, bo jest jeden pasus, z którym się nie zgadzam w tej książce. Znaczy, pasus ten brzmi, że kobiet nie podniecają mężczyźni, którzy są dobrymi ojcami. Ja mam kompletnie inne doświadczenia. Uważam, że nie ma nic bardziej sexy niż mężczyzna, który się zajmuje swoim dzieckiem. Ale skąd ty wyjęłaś w ogóle to zdanie? Ja nie, to widzisz, to jest to zdanie, które może być odebrane jakoś inaczej w kontekście. Ja już tłumaczę, bo ja tutaj muszę najpierw jako kobieta obronić, no bo jestem kobietą. Ale to ja tak to powiedziała, nie ty. Tak. Dobra, ale ja generalnie powiem, o co nam chodziło, a zaraz powiem Jacek. Chodziło nam o to, że no, ja też jestem kobietą i absolutnie kocham mężczyzn, którzy się zajmują dziećmi, szczególnie, że no, ja mam też dużo innych rzeczy do zrobienia ciekawych, ale jakie ja problemy widzę z tym, to, że jeśli ktoś właśnie nie jest w kontakcie ze swoją męskością, a często mężczyźni dzisiaj odnajdują tą swoją męskość właśnie w byciu ojcem, ale już nie potrafią odnaleźć jej w byciu z partnerką, bo to jest trudniejsze, to są ważne rzeczy jak rywalizacja, czyli wcześniej kobiecie się nikt nie ingerował, co ona tam robi, w jaki sposób ona opiekuje się dzieckiem, w jaki sposób go wychowuje, a teraz mężczyźni, którzy na przykład mieli nieobecnego ojca, nie byli z nim w kontakcie i sobie pomyślą, no teraz to ja będę najlepszym ojcem na świecie, tak? W ten sposób karmią swoje wewnętrzne dziecko, nie patrząc na potrzeby realnego dziecka, tylko swoje. I projektują je po prostu. Tak. I też i właśnie rywalizują z partnerką o bycie przez to, że naśladują ten wzorzec, nie mają męskiego, tylko naśladują ten kobiecy. Czyli hiperojcostwo. Dokładnie. Takie. I tracą z pola widzenia partnerkę, już kończę, a to, co o czym mówimy, no ważne jest, że najważniejszym priorytetem jest jednak ja i partner, ja i partnerka, a dopiero później dziecko. I warto o tym pamiętać. Znaczy, ja tylko powiem, że to jest trochę symetryczne. To znaczy, że często jest tak, że matki, które stają się matkami Polkami, tracą z pola widzenia siebie same jako kobiety, więc jakby, no mówiąc wprost, nie dbają o tą swoją kobiecość na różnych płaszczyznach, ale też w związku z tym jakby przestają zauważać swojego partnera. No i dla mężczyzny taka kobieta, no przestaje być atrakcyjna po prostu. Raz, że nie czuje ten mężczyzna przestrzeni na takie spotkanie, o którym tu rozmawiamy, a dwa, że ta kobieta bardzo, no, że tak powiem, znika. O, znika jako kobieta. No i to zjawisko jest o wiele rzadsze póki co u mężczyzn, ale pojawiają się również coraz częściej właśnie w związku z tą rewolucją, którą widzimy, którą w ogóle bardzo popieram i uważam, że jest super. Podobne zachowania, że kobieta przestaje być interesująca dla mężczyzny, on się skupia właśnie na dzieciakach, na tym, jak budować z nimi relacje. I często jest tak, że ta kobieta właśnie, nie tyle on przestaje być dla niej atrakcyjny seksualnie, bo nie wiem, bo jakoś nie wygląda albo się nie zachowuje, tylko że ona nie ma za bardzo takiego wzorca, który umożliwiłby jej zdrowe funkcjonowanie w relacji z mężczyzną, który wszedł na jej terytorium i ją wypycha jakby stamtąd. I to jest taki obszar, który tutaj jest zagrażający. To bardzo ciekawe zjawisko, bo nie badałam. Ja dostrzegam je coraz częściej wśród swoich 38-40-letnich znajomych. No, po prostu kobieta patrzy, że nie wiem, Jasio i mąż świetnie się bawią klockami. No i ona tak sobie myśli, że kurde, no fajnie się bawią, to tak, ja już nie jestem taka najważniejsza, to on jest ważniejszy, to co ja mam tam zrobić? No i teraz oczywiście to nie jest tak, że wszystkie kobiety się wycofują, ale jest pewna grupa kobiet,
która właśnie jakby wchodzi w taki rodzaj oporu i nie próbuje się włączyć, tylko się oddala. Tak jak bardzo wielu mężczyzn to robiło do tej pory. Zaskoczę was teraz, bo jest też taki rodzaj mężczyzn, o których nie napisaliście w swojej książce. Aha. A to dlatego, że nie przychodzą prawdopodobnie do Jacka, do fundacji. Przychodzą. Znaczy, ja mam na myśli taki typ mężczyzn, które trawestując Wojciecha Eichelbergera, można nazwać mężczyzną bez winy i wstydu. Znaczy, jest to mężczyzna, który wchodzi w związek z kobietą i kobieta w tym związku właściwie robi wszystko. A on po prostu jest. Robi wygląda wszystko w lub sensie? W sensie na przykład zarabia na, zarabia na życie, opiekuje się nim, a on jest tylko jest i sprawia dobre wrażenie i wciąż szuka pracy, która będzie spełnieniem jego pasji, na której będzie mógł zarabiać. Ja w swoim środowisku widzę bardzo mnóstwo takich mężczyzn, o których skracając dyskurs, można powiedzieć, że są pasożytami. Też trochę mam takie wrażenie, że oni się zrodzili z takiej ciemnej ścieżki feminizmu, która powiedziała, że jeżeli kobieta może stracić pracę, to równie stracić pracę może mężczyzna i my kobiety musimy być cierpliwe i tolerancyjne i czekać, i czekać, i czekać. I to czekanie czasami trwa 10 lat. I widzę, że te pary są bardzo nieszczęśliwe, bo one też jakby tkwią w takim toksycznych rzeczach, a ten mężczyzna jest mocno narcystyczny, tak skracając dyskurs. Czy widzicie takie zjawisko też, czy tylko ja mam takie impresje? Ja potwierdzę, że przychodzą na terapię. Przychodzą. No, rzeczywiście nie stanowią może jakiegoś bardzo wyraźnego odsetka pacjentów, którzy tam trafiają, ale przychodzą i to, co jest ciekawe, to to, że oni mają dwa rodzaje partnerek. Jednym z nich jest mama, naprawdę biologiczna mama, z którą mieszkają. I oni pomimo tego, że są nieraz mocno 30+, dokładnie tak funkcjonują, że nie wiem, grają w gry, onanizują się przed pornografią i generalnie są absolutnie niezadowoleni z jakości swojego życia, po czym mają fantazję na temat tego, że będą wykonywać jakiś nieprawdopodobnie twórczy zawód, ale nawet nie ruszają w pół kroku w tą stronę, ale to wynika, zaraz powiem, z czego to wynika. I są mężczyźni, którzy rzeczywiście mają partnerki, które osiągnęły pewien status, i jakby oni trochę gasną przy tych partnerkach, na przykład redukując swoją rolę wyłącznie do opiekuna dzieci, bo nawet nie chcę mówić wychowywania. I obydwa te typy, to jest właściwie jeden typ mężczyzny, że tak powiem, i to się siłą rzeczy wiąże z ich nieprawdopodobnym buntem wobec kobiecości. To jest taki rodzaj karania trochę kobiet za to, że one są tam, gdzie są i za to, że mnie pozbawiają możliwości bycia mężczyzną. To znaczy, to jest takie ich przekonanie, o tak to powiem. Okay? No ja sobie wyobrażam takiego mężczyznę, nie znam takich wielu, więc nie będę się tutaj wypowiadać szeroko, ale jak takiego krokodyla z takimi krótkimi rączkami. A ja wam powiem, że my się trochę z nich śmiejemy, ale tak naprawdę jak się z nimi pracuje, no nie, to... nie, właśnie nie chciałam to się śmiać, przepraszam. To nie jest takie zabawne. Ja jestem bardzo kochana i empatyczna, przepraszam, jeśli ktoś, jakiś krokodyl nas słucha. Chciałam trochę ich obronić, tak? Tak, ja też. Bo kłopot polega na tym, że to są najczęściej mężczyźni nadopiekuńczych matek, które na dodatek jeszcze miały taką funkcję, jak ośmieszanie ich publicznie. Gdzie były, nie wiem, imieniny u cioci, święta i ten mały chłopiec, 7-, 8-, 9-latek, jakoś chciał zaistnieć w tym gronie, co jest zupełnie naturalne dla tych dzieci. No i na przykład coś powiedział i tam mama zaczęła go, po prostu obśmiewać. I to jest tak, że te mamy generowały w nich duże poczucie wstydu. To nie jest jedyny format, który powoduje taki stan, ale te, z którymi ja pracowałem, właściwie się zbiegają do bardzo podobnych wątków. Wracam jeszcze do ojcostwa i wracam też do ojcostwa nieobecnego, bo myśląc o swoich bliźniaczkach, które mają 15 lat, czasami zastanawiam się jakby, jakich partnerów znajdą sobie w przyszłości. I powstała praca magisterska, w której magistrantka rozmawiała z nastolatkami ze Stalowej Woli, z jakiejś małej miejscowości. I te nastolatki, dziewczynki 15-16 lat,
oczywiście nie jest to grupa reprezentatywna, ale one mówiły o tym, że było pytanie, czy chcą mieć dzieci i kiedy. I te dziewczynki wbrew antynatalistycznym poglądom mówiły, że chcą mieć dzieci, ale chcą mieć dzieci po studiach, kiedy już zaczną zarabiać, bo nie wykluczają tego, że będą samotnymi matkami. I te badania sprawiły, że bardzo posmutniałam, bo jakby widzę, że dziewczynki jakby oglądając rzeczywistość i widząc, co się dzieje w ich rodzinach, w rodzinach znajomych, jakby nie mają zbyt złudzeń co do tego, co do odpowiedzialności mężczyzn, co do jakby do tego, że ich przyszli partnerzy będą dobrymi towarzyszami życia. Mnie to przygnębia. No one tak mówią, bo obserwują pewnie swoje matki, które były, które wychowywały ich w pojedynkę, ale ja absolutnie myślę w kontrze. Ja jestem tutaj optymistką, naprawdę, bo widzę, że właśnie ja myślę z kolei wręcz przeciwnie, że mężczyźni, ten facet od nowa, ta męskość, której potrzebujemy, ta męskość w kontakcie z animusem i z animą, z tą pierwiastkiem kobiecym i męskim, właśnie rodzi się w relacji obecny ojciec i syn. I to dzisiaj mamy, widzimy to, tak? Więc myślę, że to będzie szło jednak w kierunku fajnych mężczyzn dla fajnych kobiet. Ja potwierdzam to, co mówisz, bo też zauważam no, geometryczny wzrost mężczyzn, ilości mężczyzn, którzy trafiają na, czy to na terapię, czy na różne nasze maskulinowe inicjatywy, których motywacją jest właśnie bycie dobrym ojcem. I ta relacja, nie tylko z synem, ale w ogóle z dziećmi, jest naprawdę dla nich przynajmniej równoważna jak kariera zawodowa, a nawet często ważniejsza. I wydaje mi się, że to jest właśnie coś, co będzie budowało i w chłopcach, i w dziewczynkach, może nie tych 15-letnich, bo to takie nowoczesne ojcostwo to się trochę później zaczęło, ale w tych, którzy dzisiaj mają 3-5 lat, taką absolutną świadomość tego, że mężczyzna może być zaangażowany i można na niego liczyć. Bo to, co jest bardzo ważne dla tych mężczyzn, to po pierwsze jest to, żeby mieć pomysł na swoje ojcostwo, a po drugie, żeby być człowiekiem, który dla tych dzieci jest fundamentem. Fundamentem polegającym na tym, że jak coś powiem, to tak jest. Okay? Mhm. Dającym poczucie bezpieczeństwa, byciem przewodnikiem, okazującym zainteresowanie i tak dalej, ale jednocześnie w dużej mierze ci mężczyźni też szukają takiego modelu swojego ojcostwa, który no, nie neguje bycia człowiekiem jako takim, czyli też jakoś zaspokajają swoje potrzeby, też mówią o tym, że pewnych rzeczy z tymi dziećmi nie chcą robić, nie umieją i tak dalej, i tak dalej. I myślę sobie, że to się bardzo może zmienić, ale jest jeszcze jeden warunek do tego potrzebny, właśnie też pewnego rodzaju reedukacja kobiet. Moim zdaniem, no bo to jest tak, w że sensie? Te, że, no właśnie może być i w sensie, to pogadamy o tym. Reedukacja brzmi tak, groźnie. Bo my, jeszcze tylko przepraszam, w sensie my rozmawiamy z Jackiem cały czas w magazynie Sens, mamy męską rubrykę i tam mogą państwo znaleźć nasze rozmowy. Niebawem będzie facet w traumie. Jakby kontynuując ten wątek, to proszę wziąć pod uwagę, że to, że te relacje w których wychowywały się te dziewczynki na przykład, o których tu rozmawiamy i często one się porozpadały, to będąc w pełni uczciwymi, znaczy musimy powiedzieć, że to nie jest tak, że to tylko jedna strona jest za to odpowiedzialna. Mianowicie bardzo jest dużo różnego rodzaju napięć w relacjach między kobietami i mężczyznami tworzących rodziny, które powodują, że te relacje się rozpadają. Jakie to są napięcia, no to też w tej książce można o nich poczytać. Ja tylko zaznaczę jedną rzecz, co mnie po prostu niebywale zdumiewa, choć z drugiej strony to trochę rozumiem statystycznie. Ja mam, no, że tak powiem, taką przypadłość, że realizuję różne swoje pasje życiowe. I czasami jest tak, że nie wiem, nie mam mnie przez dłuższy okres czasu w domu i gdzieś sam wyjeżdżam. I to, co mnie za każdym razem zdumiewa, to, że kobiety wtedy raczej komunikują mi, że jestem no, delikatnie mówiąc nie fair wobec mojej żony. Czyli ja nie mam prawa, powinienem, nie wiem, co zrobić. A z kolei mężczyźni, co jeszcze bardziej mnie zdumiewa, pytają mnie, jak ja to zrobiłem, że mi żona pozwoliła. Ale dosłownie pozwoliła. Reedukacja, to jest odpowiedź. I myślę sobie, że dopóki kobiety będą wchodziły w rolę, no, ustawiały się w roli takiej wyższościowej w stosunku do mężczyzn, z którymi tworzą związki, no to nie będą to związki. No ale też ofiarę zostawiłeś mnie, siedzę sama w domu. To też nie znaczy, jest to chyba... moja żona raczej nie powiedziałaby w ten sposób, natomiast to jest projekcja wielu kobiet, które tak siebie przeżywają i ta reedukacja moim zdaniem przede wszystkim powinna pójść w kierunku
jakby odejście od tej wiktymizacji, która już jest po prostu beznadziejnie wszechobecna i krzywdząca wszystkich. I nieuprawniona, w moim zdaniem. Ale w wielu to jest przypadkach. Bardzo ciekawe, co mówisz, bo ja też jestem podróżniczką i też często znikam z domu na dłużej. I ani od swojego męża, ani od swoich koleżanek nie słyszę absolutnie słów tego typu, tak? Czyli ja jestem wspierana w moich działaniach. Czyli podwójny standard. No właśnie o tym mówię. No ale dobrze, że już nie dogania mnie mit matki Polki, tak? W sensie dobrze, że to już zniknęło. Ale to jest właśnie znamienne do tego, o czym już wcześniej mówiliśmy, że jakby męskość jest nacenzurowanym, czyli ja się musiałbym zmieścić w jakichś nie wiadomo jakich oczekiwaniach, nie wiadomo kogo. Tymczasem ty robiąc to samo, dostajesz gratyfikację. Bo ty właśnie weszłaś na te wody, które do tej pory nie były możliwe dla kobiet. Ja dbam o siebie. O właśnie, a ja jestem niefajny. No to ja teraz powiem, ale przez tyle lat patriarchatu mogliście robić wszystko, a kobiety nie mogły. Ja tylko powiem, że ja wtedy nie żyłem i współcześni mężczyźni też nie, więc nie mogliśmy tego robić. Wracam do ojców, w których pokładamy nadzieję, do ojców obecnie kilkuletnich dzieci. Skąd jest ta zmiana pokoleniowa? Czym ona jest spowodowana? No cóż, ona jest spowodowana wieloma czynnikami i wydaje mi się, że wspomnę tylko o dwóch bardzo ważnych. Po pierwsze jest ranami zadanymi przez ojców spowodowana. Bardzo wielu mężczyzn po prostu czuje, że brak ojca im zrobił krzywdę różnego rodzaju i oni nie chcą tego przenosić dalej i bardzo dużo wysiłku wkładają w to, żeby się nauczyć inaczej. To jest jakby pierwsze źródło. Ale drugie źródło, no to bardzo kobiety w tym pomogły. Mianowicie był taki czas, kiedy bardzo intensywnie w różnego rodzaju kolorowych czasopismach, mediach i tak dalej, gdzie wypowiadały się no, silne kobiety, takie nazwijmy, że mężczyźni są właściwie do niczego im niepotrzebni. No i to jest rzeczywiście niezwykle przykre dla mężczyzny, jak ma 20 parę lat i się dowiaduje, że on właściwie do niczego jest kobiecie niepotrzebny. No więc zaczęli, to nie jest tak, że przyszła jakaś grupa, rozpalili ognisko i zaczęli debatę na temat tego, jejku, to jak to zrobić, żeby. Tylko jakby żyjąc z tymi kobietami odkryli, że jednak mogą być potrzebni, jak zluzują te kobiety, które mogą iść robić karierę, a oni w tym czasie zajmują się dziećmi i na dodatek jeszcze dostaną za to gratyfikację społeczną i się okaże, że są potrzebni. No w ogóle super, prawda? No i to tylko dwa takie główne, moim zdaniem, źródła tego. Ja jeszcze chciałam dopowiedzieć to do tego, co mówi Jacek, że to są mężczyźni, którzy czują, że mają relacje z ojcem, która ich krzywdzi, ale często są mężczyźni, których ja obserwuję, którzy nie mają relacji z ojcem, bo ojciec był nieobecny i mówią, no ale przecież ja nigdy z nim nie miałem relacji, to mi nic nie robi, po co ja mam z nim w ogóle nawiązywać kontakt, to w ogóle nie ma dla mnie znaczenia. No tyle, że ma duże, bo to jest jakby antywzorzec i ciągle jakby jest niska samoocena, występuje niska często samoocena u tego mężczyzny przez to, że on nie ma kontaktu z tą męskością, czyli ta męskość jest zła, i jakby jeśli nas słyszy ktoś, jeśli ktoś nas słucha albo czyta, jakiś mężczyzna, który tak uważa, to naprawdę jest bardzo ważne, żeby się tym zająć i zaopiekować. A Jacek jest w naszej książce, jest rozdział o nieobecnych ojcach. Jacek super mówi o tym, że właśnie wybaczyć ojcu, to znaczy dorosnąć i to wybaczenie to też nie musi być kontakt, mógłbyś mnie przeprosić za to, tylko to można zrobić z obrazem ojca w głowie. To jest bardzo ważny rozdział, bardzo bym chciała, żeby mężczyźni go przeczytali. Ja tylko może dopowiem, jak już to powiedziałaś, że właściwie nie można nie być w kontakcie z ojcem, nawet jak się go nie widziało 20 parę lat, ponieważ jest się w kontakcie ze swoim uwewnętrznionym obrazem ojca i on bardzo często, ten uwewnętrzniony obraz ojca, nieprawdopodobnie mocno wpływa na scenariusz, jaki mężczyzna realizuje w swoim życiu, co robi zupełnie nieświadomie. Odkrywa to często po latach, kiedy nagle siada i mówi, kurza twarz, tak się starałem, a jednak jestem dokładnie taki, jak mój ojciec. Tak, dlatego to bardzo ważne dla nas jest, żeby mężczyźni przeczytali i dowiedzieli się o tym, bo to jest bardzo, bardzo, bardzo poruszające. Zresztą przykład Jacka z życia i historia, o której tam opowiada, też jest, myślę, że taka chwytająca za serce. Zmierzając ku finałowi naszego interesującego podcastu, chciałam was zapytać o wzorce, bo mówimy wzorzec ojca, ale w tej książce odwołujecie się do wzorców z kultury, z popkultury, do wzorców literackich. Mówiliśmy już o tym, że mężczyźni wspierają mężczyzn w kręgach męskich, ale co mężczyznom robi w głowie popkultura obecna, współczesna? Bo rozumiem, że mężczyzna jakoś tam nie szuka może mocno w popkulturze, ale jakby już się miał tam pochylić nad jakimś dobrym filmem, czy nad dobrym wzorcem, to co jest takim
Ja może pomogę, bo ja jestem filmoterapią, tak, więc siedzę w filmach i w rozmawianiu o filmach i emocjach. Więc my faktycznie rozmawiamy w książce o superbohaterach, ale to, o czym ja chciałabym powiedzieć, to jest bardzo ciekawy film Big Lebowski, czyli Dude. Jeff Bridges w roli głównej i proszę, teraz proszę o odpowiedź tutaj mężczyznę i kobietę. Jacek trochę przypomina. Tak, absolutnie. Absolutnie, że tak. Ale Big Lebowski i tak. Dude na mnie mówili, jak nosiłem dłuższe włosy. Tak, Jeff Bridges jest absolutnie przystojnym mężczyzną. Niestety dla mnie, jako kobiety, jako postać, która chodzi wiecznie w szlafroku, taki lelum po lelum nie jest atrakcyjna. To nie jest dla mnie męskie i zostana i widzisz, i czyli ja oceniam go poprzez moje oczekiwania. I teraz pytanie, a dlaczego tak często mężczyźni powołują się na ten film i dla nich Big Lebowski i Dude jest po prostu super bohaterem, w tym sensie, że właśnie on wychodzi poza te wszystkie oczekiwania, wzorce i to jest w nim fantastyczne, więc myślę, że to jest uwalniające dla wielu mężczyzn. Jeździ starym samochodem, nie tak. przejmuje się tym, co tak. oni myślą, spędza czas jak lubi, z kumplami na piwie i na... No masakra, masakra. Na tym, na kręglach. I tak się pojawia jakaś kobieta, która się nim interesuje. Generalnie, no powiedziałbym, drugim takim wzorcem, przepraszam, jest Al Bundy oczywiście, nie? Który siedzi na fotelu, właściwie wypowiada sądy o kobietach, które dzisiaj powodują, że człowiekowi dęba stają na głowie, a obok niego kręci się atrakcyjna żona, która co chwilę mówi, wiesz, dałbyś mi 20 dolców, on nie wiadomo skąd wyjmuje, mówi, masz. To jest w ogóle jak król życia, prawda? No, tak. Al Bundy, no i tak dalej. Ale dla mnie takim bardzo ciekawą postacią jest ktoś zupełnie inny. To jest tragiczna postać z jednego z moich najbardziej ulubionych filmów, to jest American Beauty. Mhm, i tak, tam tak. też widzę taką ścieżkę mężczyzny do wyzwolenia się z takich krępujących go bardzo silnie konwenansów. No, kończy się to ten film tragicznie, o czym wiedzą wszyscy ci, którzy go obejrzeli, ale ten kawałek życia, kiedy on wstał z tego życia, którego więziło i powiedział, dobra, teraz będę żył tak, jak lubię, no to było życie pełnią życia. Tylko właśnie, no, znów, nie spotkało się to z jakąś społeczną aprobatą. I jeszcze jeden film, jeśli chodzi o mężczyznę ojca, to jest Come on, Millsa, o którym będę chciała z Jackiem jeszcze porozmawiać kiedyś, jak obejrzy film. Tutaj puszczam oko do Jacka, który też się uśmiecha i wzdycha ku górze. Gdzie ja to mam? Idzie zima. Tak, to jest piękny film. Tam jest akurat wujek w kontakcie, w relacji z małym chłopcem. Ojciec jest nieobecny, to jest taki wzorzec korekcyjny. I ważne w tym filmie jest to, że tak istotne w życiu jest wyrażanie swoich emocji. I oni to potrafią. Oni absolutnie wiedzą, jak to robić. I dlatego ten film może być też niezwykle otwierający dla wielu osób. I Tamte dni, tamte noce, gdzie mamy bardzo fajnego, obecnego ojca Timothée Chalamet w tej roli syna. A ja, abstrahując od ojcostwa, opowiem, że najpiękniejszym mężczyzną w filmie jest Mads Mikkelsen w filmie Valhalla Rising. A ja lubię niestety, Madsa. I niestety nikt nie sprowadzi na złą drogę, mówiąc, że tak nie jest. Kończymy. Jakiś wiking, tak? Owszem. Tak myślałem, kurde. No jakiś, chłopaki, idziemy w tą stronę. Jakiś przez wielkie J. Tak, no Mads jest dobry. Wiking bez oka. No bez jaj. Wspaniała książka. Autorzy Jacek Masłowski, terapeuta z Fundacji Maskulinum i Martyna Harland, psycholożka filmoterapia.pl i dziennikarka Sensu. Krystyna Romanowska, podcast Zwierciadło. Zapraszamy do słuchania, zapraszamy do lektury. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy. Zapraszamy do słuchania kolejnego podcastu wydawnictwa Zwierciadło.